Sanya Torres to nowy model, który według zapowiedzi ma się pojawić w sprzedaży na przełomie lata jesieni 2023. Początkowo samochód będzie oferowany silnikiem benzynowym o mocy 163 koni mechanicznych oraz 280 Nm, a w późniejszym czasie do oferty dołączy elektryczna wersja. Żeby nie zapomnieć, kliknij teraz subskrybuj i kciuk w górę i już przechodzimy do dalszej części. W ten sposób pomożesz mi w rozwoju tego kanału. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawie zaprojektowano przód pojazdu. Widać tutaj ożebrowanie osłony chłodnicy oraz uchwyty na masce, kojarzące się z terenowymi samochodami. Uchwyty na masce służą jednak tylko jako element stylistyczny. Z boku zwracają uwagę czarne plastikowe nakładki, które też się kojarzą z samochodami terenowymi. Z tyłu pojazdu dominują efektowne lampy oraz osłona imitująca koło zapasowe lub jakby tam się miało znajdować koło zapasowe, a tak naprawdę koło zapasowe się znajduje pod podłogą bagażnika. Mam wrażenie, że podobne lampy z tyłu już gdzieś widziałem. A jakie jest wasze zdanie? Napiszcie w komentarzu. Sanyong Torres będzie miał nadwozie o długości około 4,7 m. Ogólnie dość ciekawie to nadwozie wygląda. Do wyboru będzie wariant z napędem na przednią oś oraz z napędem na wszystkie koła oraz ze skrzynią automatyczną i manualną. Patrząc na drzwi tylne, można pomyśleć, że są to drzwi otwierane na bok, tak jak w wielu terenówkach, a faktycznie jest to klapa podnoszona do góry. Też mieliście takie wrażenie, że otworzą się na bok? Bagażnik wygląda na dość spory, a pod podłogą znajduje się, jak wcześniej mówiłem, koło zapasowe. Jeśli chcesz oglądać moje kolejne materiały, nie zapomnij kliknąć subskrybuj. Już przechodzimy dalej. Ten przód moim zdaniem naprawdę może się podobać. Bardzo efektownie wygląda. Zerknijmy na wnętrze. Wygląda całkiem spore. W tylnej części mamy do dyspozycji gniazda USB, podłokietnik z miejscami na kubki, a nawet w drzwiach ruletka. Na ten moment cena samochodu nie jest jeszcze znana, a jak się można domyśleć, będzie tutaj pewnie decydować o poziomie sprzedaży i odbiorze samochodu wśród klientów. Przed kierowcą znalazł się wyświetlacz z czytelnymi cyfrowymi wskaźnikami, a dodatkowe ekrany są na środkowej konsoli. Górny o przekątnej 9 cali odpowiada za sterowanie multimediami i pozostałymi funkcjami, a jest jeszcze dolny 8-calowy, który odpowiada za obsługę klimatyzacji.
środkowej konsoli widać też gniazda USB, miejsce na kubeczki, podłokietnik otwierany, także raczej chyba to jest wszystko, czego można oczekiwać. Jak oceniacie nowy Sanyong Torres? Jaką typujecie cenę? Napiszcie w komentarzu. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji i dziękuję za oglądanie.